Szanowni Państwo, znajdujemy się przed Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Wiśle, apostołów Piotra i Pawła w Wiśle. Ten właśnie kościół niebawem obchodzić będzie swój jubileusz 185. rocznicy wybudowania i poświęcenia tego kościoła. A mianowicie 29 czerwca 1838 roku, po 5 latach budowy, ten właśnie kościół został otwarty i poświęcony, a wierni Wiśle mogli po raz pierwszy zasiąść w jego ławkach. Towarzyszyć temu wydarzeniu będą i inne spotkania, promocje książki oraz koncerty. I tak 21 czerwca o godzinie 17 w sali Domu Zborowego w Wiśle odbędzie się promocja książki Małgorzaty Kiereś Wiślańskie Wiesieli. W książce bogato ilustrowanej znajdą się dwa teksty. Jeden tekst archiwalny autorstwa Andrzeja Podżorskiego, założyciela muzeum w Wiśle, który mówi o obrzędzie weselnym, jaki miał miejsce i jaki był praktykowany wśród wiernych parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiśle. Swoim komentarzem, a zarazem tym, co zmieniało się na przestrzeni wieków właśnie w tradycji obrzędu wiślańskiego, będzie mówić i opisuje to w swojej książce Małgorzata Kiereś. W piątek o godzinie 16:30 w tej samej sali Domu Zborowego będziemy mogli wsłuchiwać się w to, co zawierać będzie 15. edycja Rocznika Wiślańskiego. Prelekcje na temat profesora Józefa Buzka i jego związków z Wisłą przedstawi Danuta Szczypka. Jest to też nawiązanie do roku, który poświęcony jest właśnie tej postaci. Kościół ewangelicki w Wiśle posiada dwa elementy, dwie cechy wyposażenia z kościoła ewangelickiego w Mirsku, a mianowicie dzwony oraz organy. Tamtejszy kościół został zamknięty w 1958 roku, kiedy zostało odprawione ostatnie nabożeństwo, a proboszcz wiślańskiej parafii, ksiądz radca Robert Fiszkal, sprowadził z tego kościoła zarówno wspomniane dzwony, jak i organy. Organy z 1900 roku świdnickiej firmy Schlag & Zone. Organy służą w naszej parafii już 62 lata. Przeszły gruntowny przegląd, by nie powiedzieć remont. Dlatego też po raz pierwszy w formie koncertowej będziemy mogli je usłyszeć zarówno 24 czerwca w sobotę, jak i 25 czerwca w niedzielę. Wystąpią dwaj znakomici organiści tu z naszego regionu, a mianowicie w sobotę wystąpi Tomasz Orlow, profesor Uniwersytetu Śląskiego, zaś w niedzielę wystąpi Krzysztof Lukas, adiunkt Akademii Muzycznej w Katowicach imienia Karola Szymanowskiego. Koncerty poprowadzi znakomita prezenterka w sposób zawsze znakomity, z wielką kulturą i finezją, a mianowicie Grażyna Durlow. Na wszystkie te wydarzenia w długi weekend, ostatni czerwcowy, poczynając od 21 czerwca do 25, serdecznie zapraszamy, bowiem właśnie w niedzielę, 25 czerwca o godzinie 10 odbędzie się uroczyste nabożeństwo dziękczynne, podczas którego będziemy chcieli dziękować Bogu za tych 185 lat możliwości gromadzenia się w tej świątyni, budowania siebie zarówno w wierze, jak i w społeczności wiary. Ufamy, że łaskawy Bóg tym wszystkim będzie nam błogosławił, a my
serdecznie zapraszamy do Wisły.